przez cały tydzień piękne słońce. Przyszedł wyczekiwany weekend. Pogoda jest kiepska. Wieje, zimno. Jak tu latać? Nie powiem, żeby to była dobra cena paliwa 7,39, ale to jest na razie najniższa po drodze, jaką widziałem. Kieruj się na północ, następnie skręć w prawo. No cóż, witam Was serdecznie. Wykorzystuję moment, kiedy człowiek jedzie wolniej troszeczkę. Z uwagi na to, że jest dzisiaj bardzo silny wiatr, człowiek troszeczkę musi się namachać. A po drugie, przy stówce to już, mimo że wysoka szyba, tak już szumi, że szok. Na otwartej przestrzeni, mimo że mam masę, motocykl ma masę, ale jest trochę szyby, wiatr znosi, miota jak żaglem na jachcie na jeziora. Kurwa. Facet. No tylko przypierdolić takiemu dosłownie, no. Cześć, witam Was ponownie. Właśnie znajduję się w miejscowości Opinio Góra, a właściwie Opinio Góra Górna. Miejscowość ta stała się z czasem domeną książąt mazowieckich, którzy wybudowali tutaj pałacyk myśliwski. Natomiast za czasem Kazimierza majątek niegrodowy stał się własnością Krasickich. Idę sobie dosyć fajną alejką do tego pałacyku. Za czasów Napoleona Bonaparte Opinia Góra, własność, należała do jednego z marszałków francuskich. Ale później bardzo szybko wróciła w ręce Krasińskich i była aż do 1945 roku. Prawdopodobnie powstał na zrębach jakiegoś budynku, gdzie w XIX wieku było to bardzo modne rozbudowywanie, przekształcanie budynków. Ta oto perełka była prezentem ślubnym generała Krasińskiego dla Zygmunta i Elżbiety Elizy Zbranickich. Oficjalnie pałacyk przekazano młodej parze latem w 1843 roku. Budynek pełnił funkcję pawilonu ogrodowego, bowiem był usytuowany na zapleczu zamieszkowanego na co dzień dworu. Stanowił atrakcję w okresie lata
wtedy przyjmowano w nim gości. Po śmierci Zygmunta, to jest po roku 1859, budynek ulegał stopniowemu zniszczeniu. Tak naprawdę to my nie wiemy, kto był autorem całego tego projektu, ale przypuszcza się, że to był jeden z architektów współpracujących z Krasickimi, gdzie całe plany oraz nazwisko architekta były przechowywane w Bibliotece Krasickich w Warszawie, która, jak doskonale wiemy, spłonęła w 1944 roku w czasie powstania. I nie wiadomo, kto był autorem tego wszystkiego. Ale budowla, sami widzicie, prezentuje się doskonale, fantastycznie. Budowę pałacu rozpoczęto w 1950 roku po zniszczeniach, jakie zrobiła tutaj II wojna światowa. Natomiast w 1958 roku zlokalizowano tutaj Muzeum Romantyzmu, nie mylić z reumatyzmem. Park jest dosyć spory. Fajnie, tylko pogoda nie taka jak dzisiaj. W parku są wytyczone alejki na spacer. Oczywiście ja idę obładowany jak wielbłąd turystami na czerwie. Ja w każdym takim miejscu dosyć historycznym trzeba powiedzieć, że krąży legenda, że gdzieś tu w okolicy, w parku, ukryte są skrzynie zawierające różne kosztowności, między innymi należących do Krasickich, a zrabowane w czasie II wojny światowej, bo Niemcy nie zdążyli po prostu wywieźć. Dobra, idę schodkami dalej. Zobaczcie, jakie fajne schodki. Tak więc zachęcam Was do przybycia do miejscowości Opiniogóra Górna i zwiedzenie tego pałacyku i budynków przyległych do niego oraz parku. A ja się zmywam, bo jest dosyć chłodno, mury jakieś ciężkie w powietrzu wiszą. Mam nadzieję, że mnie nie zmoczy. Do zobaczyska, trzymajcie się ciepło. Marta.